Witam wszystkich widzów RSMP TV. W dzisiejszym odcinku moim gościem jest kierowca znany głównie z Ośki. W moim odczuciu jeden z faworytów do podium w sezonie 2021, Kamil Bolek. Cześć, cześć Łukaszu, dziękuję bardzo za zaproszenie. Cieszę się również, że tak mocno wierzysz we mnie. Oczywiście będę wszystko robił, żeby być jak najbliżej tego celu, o którym wspomniałeś. Kamil, miałeś na pewno, nie da się ukryć, bardzo udany początek sezonu. Wygrałeś pierwszą rundę Mistrzostw Słowacji na Słowakia Ringu. Wygrałeś też tam ze mną, chociaż uważam, że oszukiwałeś. Tak, oszukiwałem, no to dlaczego? Tak no oszukałeś przeznaczenie. Mam nadzieję, że podzielisz się swoim onboardem. Chodzi mi o sytuację z jednego z odcinków, gdzie po mecie lotnej wycelowałeś pomiędzy palety a zestaw bomb. Mało nie zakończyło się wybuchowo. Jak to wyglądało z twojej perspektywy? Znaczy, wyglądało to w sumie, szczerze mówiąc, no te sekundy wypadnięcia nie były za ciekawe, bo to był praktycznie chyba znaczy nie praktycznie, tylko na pewno przedostatni odcinek. I w momencie, kiedy na odcinku zauważyliśmy, że nasz rywal, który był jakby przed nami, wypadł z drogi, no więc już było jakby, no była już uciecha, że praktycznie no, wygrywamy to. I tutaj na mecie przydarzyła się taka sytuacja. Wynika ona po prostu z błędu opisu, który żeśmy, no nie zapisaliśmy po prostu ostatniego zakrętu przed lotną. Opis był taki specyficzny, zapoznanie było specyficzne na tym rajdzie, zresztą sam też byłeś, więc widziałeś. Było to zapoznanie nie takie tradycyjne jak u nas w RSMP, a po prostu jechaliśmy w rzędzie samochodów i niektóre odcinki jechaliśmy tylko raz, więc no jest to nauka. Błąd opisu już jakby zdarzył mi się któryś raz z kolei, więc trzeba z tego wnioski wyciągać i jakby nie powtarzać ich. A powiedz, kiedy zorientowaliście się, że, bo pewnie po fakcie, ale kiedy zorientowaliście się, że tam stały właśnie te bomby? Nie wiem, może to były atrapy, ale no, robi to wrażenie, zarówno te zdjęcia, jak i to nagranie. Zresztą no, byłem tam sam, więc ja szczerze mówiąc też tego nie zauważyłem, że akurat tam było takie miejsce, gdzie można było uciec. No ale jak zobaczyłem twoje nagranie, no powiem szczerze, że serce mi stanęło na moment. To znaczy, oczywiście to były antrapy, jakby były one przy hangarze, który był, było to muzeum, stały też tam pojazdy wojskowe. Znaczy zobaczyłem dopiero tak naprawdę, poinformował mnie o tym i pokazał mi zdjęcie Michał Kumiega, który poszedł zbierać części z naszego samochodu. Poprosiłem go, żeby poszedł zobaczyć, czy tam coś nie zostało. My oczywiście stamtąd od razu wycofaliśmy i pojechaliśmy na metę, stop. Więc Michał Kumiega jakby na serwisie mi pokazał właśnie w co wycelowałem i co tam się wydarzyło. Tak naprawdę ja dopiero też po onboardzie zauważyłem, że to było gdzieś tam powiedzmy bloki i odbicie i wstrzelenie się w tą lukę. No jak każdy kierowca, gdzieś jak jest taka sytuacja, no to gdzieś tam szuka się wyjścia takiego, gdzie konsekwencje jakby można zminimalizować. Na szczęście tam się mogło dużo wydarzyć, no, począwszy od jakby zakończenia w tych bombach. Drugą opcją był, z tego co pamiętam, jakiś kosz duży. To też myślę, żeby zakończyło nasze uczestnictwo, bo myślę, że przodu by chłodnic nie było. No i te palety, któreśmy tam chcieli. No też ogólnie przy uderzeniu, mimo to palety, ale wiadomo, gdzieś tam mogą się wbić chłodnice i jakby nieszczelność może nas wykluczyć. Więc na szczęście naprawdę się skończyło chyba najlepiej jak mogło. No oczywiście, że tak, tym bardziej, że przywieźliście zwycięstwo, a niedawno, bo w ubiegły weekend miałeś okazję startować w pierwszej rundzie Tarmac Masters, gdzie zająłeś drugie miejsce w klasyfikacji Rally 4, więc chyba można to podsumować takimi słowami, że ten początek sezonu jest bardzo udany. Tak, fajnie, fajnie, że tak to się układa. Przede wszystkim, że robimy kilometry i że kończymy te rajdy, bo to wiadomo, zawsze doświadczenie to jest najważniejsze. Jak jest jeszcze wygrana, to już jakby do kwadratu. Aczkolwiek troszeczkę jakby żałuję, że podjąłem takie decyzje odnośnie tego rajdu
Tarmac Masters, ponieważ jakby mój plan był taki, że będą to testy i to były pierwsze kilometry na OS-ie. Jednak mogłem zrobić to troszkę inaczej. Mogłem jednak zrobić testy przed tarmakiem, a dopiero później pojechać ten tarmak, bo no za dużo żeśmy tam jakby nie potestowali. Bardziej żeśmy jakby podjęli gdzieś tam ściganie i jednak już teraz wiem, że to jest jakby kolejna nauka, że rajd jest rajdem, testy są testami. Jakby to są dwie różne rzeczy. Oczywiście na rajdzie można coś poustawiać, ale to nie... Bałem się po prostu podjąć jakieś takie decyzje typu na przykład, żeby zmienić zupełnie specyfikę samochodu, na przykład zmienić sprężyny ze stabilizatorami, żeby pójść w całkiem twardy samochód. Jeszcze jakby ty bardziej na rajdzie, na którym jest dużo nierówności w szybkich partiach, jakby, a jednak chłopaki też cisną i chłopaki z RSMP, ale też chłopaki, którzy tam stale startują w tarmaku bardzo, bardzo mocno. No i też jakby no, chciałem jakoś tam wypaść, więc w miarę dobrze i też wstydu nie przynieść zespołowi, więc jakby też chciałem te czasy jakby robić dobre, aczkolwiek też, żeby było bezpiecznie, więc nie chciałem jakiegoś tam zbędnego ryzyka podejmować. Okej, okay, przejdźmy do celów na sezon 2021, bo myślę, że takie masz. Ogłosiłeś, że będziesz startował w pełnym cyklu profi auto rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski. Tak jak wspomniałem w zapowiedzi, dla mnie jesteś jednym z faworytów do podium, aczkolwiek stawka zapowiada się mocna w Wojsce w tym roku, zmiana technologiczna, dużo nowych aut Rally 4. Jakie ty sobie stawiasz cele i no, jak widzisz moje prognozy a propos bycia jednym z faworytów właśnie do podium? To znaczy tak, stawka zapowiada się bardzo mocna, jak i też frekwencja. To jest super. Myślę, że to drugie nawet bardziej cieszy, bo zawsze jakby ilość samochodów w klasie, no jest to jakby przyjemniejsze się ściganie, porównywanie i zawsze więcej się dzieje. Aczkolwiek powiedzmy ten czub klasy no jest dość mocny i na pewno łatwo nie będzie. Oczywiście jakby podejmuję rękawice i jakby mój cel to jest walka o mistrza Polski w WWD i w klasie, aczkolwiek jakby zdaję sobie sprawę, że to nie będzie łatwe i jakby i tempo musi być odpowiednie, ale też jakby troszeczkę szczęścia też się przyda. Jakby a kogo postrzegasz jako swoich głównych konkurentów w tym sezonie 2021? Jakby no, nie chciałbym jakby tam gdzieś może tak całkiem, ale wiadomo, no każdy wie, że Kuba Brzeziński, jak potwierdzą się starty, które zapowiada, to na pewno będzie jakby jednym z najszybszych kierowców w klasie. Na pewno Szymon Cieślak, no, z który jakby w zeszły weekend przegrałem. Na pewno Grzesiek Bonder. No myślę, że jest kilku jeszcze kierowców, z którymi na pewno będziemy się tam ścierać i zobaczymy, może ktoś jeszcze nowy dojdzie, o którego nie wymieniłem, bo też może nie każdy odkrył karty i nie każdy jakby już pokazał, że będzie startował, no więc oczywiście jak będziesz jeździł ty, to też, więc... Ja nie będę jeździł w Mistrzostwach Polski w tym roku, więc się nie pościgamy, chyba że na rajdzie Polski. Tam mam nadzieję, że tak. Być może na Żamitaje, bo chcielibyśmy sobie jeszcze jakieś zrobić testy szutrowe przed rajdem polskim, ale planuję akurat ARC. A żałuję, bo w tym roku rzeczywiście ta stawka zapowiada się imponująco i chętnie bym się z wami pościgał, ale może jeszcze kiedyś wrócę do RSMP. No ale nie o mnie jest dzisiaj wywiad, nie ze mną, w związku z tym chciałem cię podpytać trochę, bo przerwałem ci, zacząłeś coś mówić o poprzednim sezonie, a już w ubiegłym sezonie ja przynajmniej postrzegałem cię jako jednego właśnie też z faworytów, natomiast chyba ten sezon był dla ciebie mocno pechowy. Czy mógłbyś nam trochę opowiedzieć, jak to z twojej perspektywy wyglądało? Co prawda były tylko trzy rajdy, ale zdaje się, że na każdym z nich coś się działo. Tak, a to przede wszystkim sezon był taki, można powiedzieć, trochę słodko-gorzki, ponieważ jakby... Na początku nie miałem spiętego budżetu i w ogóle jakby też słabo to wyglądało, żebym w ogóle jechał cykl. Później udało mi się właśnie dopiąć budżet, nawiązałem współpracę z APR Motorsport.
Z kolei, jak żeśmy już ustalili jakby starty i jakby moją rolę, przyszła pandemia, więc ona też przerwała, zostały odwołane rajdy. No ale w końcu przyszedł ten start. Pierwszym rajdem był rajd rzeszowski. Dobrze, dobrze mam, tak? Tak, Rzeszów tak. Był pierwszy, nie? No i pierwszy pech. Uważam, że tempo, znaczy jakby nigdy jakoś tam nie lubię się przechwalać, ani jakieś tam, raczej się uważam za skromniejszą osobę, aczkolwiek jakby byłem zadowolony z mojego tempa. Patrząc na odcinki, które jakby kończyliśmy, no to zawsze gdzieś tam byliśmy w pierwszej trójce, bądź powiedzmy wygrywaliśmy odcinki też, oczywiście, które się udało dojechać, no ale na Rzeszowie jakby była awaria, urwał nam się pasek w pierwszy dzień. No i niestety przerwaliśmy pierwszy dzień, a w drugi dzień, kiedy już samochód był dobry, no to w sumie gdzieś tam z Szymonem żeśmy się powymieniali odcinkami, więc połowę odcinku wygrałem ja, połowę on. No ale wiadomo, jak pierwszy dzień już punkty uciekły i w tych wynikach byliśmy daleko. No właśnie, i poszedł, potem przyszedł rajd Śląska. I to się tak, zaczęło rajd na rajdzie Śląska, Śląska. Dokładnie. Odcinki, które bardzo lubię, jakby są mi tutaj najbliżej mojej miejscowości, gdzie mieszkam. I zawsze jakby czułem się tutaj tak, powiedzmy, dobrze. Tak samo, pierwszy odcinek przyjechaliśmy na drugim miejscu właśnie nie pamiętam, kto go wtedy wygrał, byliśmy na drugim miejscu. No a na drugim odcinku powtórka z rozrywki. Jadę i po prostu w pewnym momencie czuję, że pierwsze odczucie było, że straciłem wspomaganie. Myślałem, że to wspomaganie, ale jakby to była konsekwencja urwania się paska jednego i drugiego i tamten pasek nam się znowu urwał. Udało nam się go naprawić. Co prawda tylko jeden ten pasek, ale dojechaliśmy do dojazdówki chyba drugiego, trzeciego odcinka i tam nam się już rozładował akumulator, bo nie było ładowania jakby i koniec. Koniec przygody z rajdem śląskim. Ja tak celowo mówię o tym pechu Kamila, bo to jest taki kontrast z udanym początkiem sezonu i miejmy nadzieję, że ta seria, te takie zwykle nieszczęścia i sukcesy chodzą parami, więc miejmy nadzieję, że ten udany początek sezonu właśnie będzie tą serią sukcesów. Natomiast chciałbym się jeszcze cofnąć też do początków twoich rajdowych samochodowych w Mistrzostwach Polski, ponieważ ci, którzy być może mniej Kamila znają, Kamil najpierw zajął drugie miejsce w rajdowych samochodowych Mistrzostwach Śląska, a potem przeszedł do rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski. I tak jak teraz miał bombowy początek sezonu, tak jego początek w RSMP był również spektakularny. Tutaj za chwilę pokażemy Wam fragment onboardu. No i chciałem prosić Cię, Kamil, żebyś skomentował, co tam się wydarzyło. Tak, jak wspomniałeś, zakończyliśmy sezon Mistrzostw Śląska na drugim miejscu w generalce i na pierwszym w klasie. Bardzo miło w ogóle wspominam te mistrzostwa. Sporo jeździło szybkich kierowców, fajna atmosfera i w ogóle wydaje mi się, że zresztą tak naprawdę większość tych kierowców jeździ teraz w RSMP, więc jakby, ale tak jak powiedziałem, bardzo miło to wspominam. Po przejściu do RSMP w ogóle miałem taką, bo tak sobie wyobrażałem, że RSMP to po prostu to są Mistrzostwa Śląska, tylko te odcinki są dłuższe. A że miałem możliwość pojechania Peugeotem 208 R2, to z kolei ten samochód określałem jako, no już to jest samochód wyprodukowany przez fabrykę i tak dalej, i tam dużo więcej można. I jakby rzeczy, które w Clio, którym jeździłem wcześniej, a grupowym, które gdzieś tam jakby w miejscach, w których musiałem zwolnić, to uważałem, że Peugeotem to jak R5, nie? Gaz i po prostu jedziemy. No i przyszła pierwsza runda Mistrzostw Polski, rajd rzeszowski. A dzień dobry już kubeł zimnej wody na Zapoznaniu, gdzie już wtedy dotarło do mnie, że to niestety nie jest tak łatwo, jakby się wydawać mogło. No ale pojechaliśmy sobie, tempo było takie powiedzmy średniawe, gdzieś tam ze sporą uwagą, żeśmy jechali ten rajd. Pierwszy dzień też, nie, ty chyba nie jechałeś sobie, nie? Nie, nie, nie. Nie, nie, ja akurat nie jechałem tego rajdu. Nie jechałeś, no pierwszy dzień był taki specyficzny, bo praktycznie wszystkie odcinki były odwołane. Jakby w ogóle ten rajd był jakiś taki pechowy, było bardzo dużo wypadków takich, gdzie odcinki były wstrzymywane. No i na drugi dzień, przedostatni odcinek, jedziemy sobie z Marcinem, jakieś było chyba już z 500 metrów do mety, szybka partia na spadaniu, gdzie droga
po prostu falowała, była taka nierówna, ale na Zapoznaniu jakby przejechałem samochodem takim osobowym i nawet tam pojechałem szybciej, żeby zobaczyć, co się dzieje, jakby nic się nie działo, więc uznałem to, że to jest po prostu taka droga, gdzie trzyma się nogę w podłodze, gaz w podłodze. No ale niestety, gdzieś tam samochód zaczął podskakiwać i droga nam uciekła i wypadliśmy przy takiej bardzo dużej prędkości, no tam był jak na onboardzie widać piąty bieg obkręcony do końca. No i niestety tam historia tego samochodu się zakończyła. Na szczęście ale, moja nie. Ale nie poddałeś się. Nie poddałem się, aczkolwiek raz pomyślałem, tylko raz pomyślałem, że po co mi te rajdy. To był moment, kiedy leżałem w szpitalu, bo wzięli mnie stamtąd helikopterem. Było podejrzenie uszkodzenia kręgosłupa, a to po prostu były uszkodzone płuca, ale na szczęście nic poważnego. Po 4 czy 5 dniach wyszedłem ze szpitala, ale właśnie ten moment, kiedy pomyślałem, po co mi te rajdy, to w momencie, jak mi wbijali tutaj pod żebro dryn. To był taki ból, że wtedy, tylko wtedy sobie pomyślałem. A tak później ogólnie, no to już jakby zastanawiałem się, co z kolejnym rajdem, chyba z tego co pamiętam, to był Dolnośląski i myślałem, jak tu po prostu się pozbierać i a w szczególności samochód, żeby wystartować. No więc myślę, że szybko trzeba wsiadać samochód, żeby o tym jakby zapomnieć. I teraz tak naprawdę już o tym nie myślę. Aczkolwiek respekt do rajdu rzeszowskiego został. Okej. Okay. Przez dłuższy czas jeździłeś, startowałeś samochodem Peugeot 208 R2. Od niedawna jesteś szczęśliwym kierowcą nowej ewolucji Peugeota, czyli Peugeot 208 Rally 4. Te samochody budzą duże zainteresowanie wśród kibiców, no bo jest to nowa generacja aut. Czy mógłbyś trochę opowiedzieć, jakie są Twoje odczucia, jeśli chodzi o to auto? Czy mógłbyś nam trochę opowiedzieć o tym samochodzie? Czym on się różni od poprzednika? No i jak to wygląda z punktu widzenia kierowcy? Jakie masz pierwsze odczucia po tych dwóch startach? Powiem tak, że ja w tym samochodzie jestem zakochany. Naprawdę R5 może daje, miałem akurat okazję raz się przejechać R5 i może aczkolwiek ja nawet nie jestem w stanie powiedzieć, że daje mi więcej frajdy w sumie, bo ja z tego samochodu bym nie wychodził najchętniej. Jest to wiem, że kibice, gdzieś ludzie, którzy gdzieś tam udzielają się w internecie, piszą, że to już nie ten głos i to już jakby koniec ery rajdów i tak dalej, że to już wiadomo, stara 208 to była taka typowa grupa, kręciła się wysoko, samochód bez turba, więc jakby wolnosący, więc jakby efekt dźwięku był super. I to jakby szacunek, fajnie wszystko. Ja też bym chciał, żeby takie samochody jeździły, najlepiej jakby to były jeszcze samochody ery 306 Maxi, no ale wiadomo, czasy się zmieniają. Za rogiem gdzieś tam elektryki się pojawiają, które już naprawdę są żenujące. Aczkolwiek no nie wiemy, jaka będzie przyszłość. No, jakby trzeba się cieszyć z tego, co jest. Ja tak naprawdę wybór Peugeota to był też z kolei poniekąd właśnie. Wydaje mi się, że z tych 3-cylindrowych samochodów, które są dostępne na rynku, no to mimo wszystko ten Peugeot jednak widowiskowo, jeśli chodzi o wygląd i o odgłosy chyba jest, znaczy mi osobiście się podoba najbardziej. Jeśli chodzi o konstrukcję, no jest to samochód już jakby, no różni się przede wszystkim balansem samochodu. Jest inaczej wyważony, jest problemem w starej 208, było dużo jakby tego wagi, ten balans był bardzo z przodu i gdzieś tam na podbiciach był ten samochód niestabilny tyłem. Tutaj jest to właśnie jakby rozwiązane ten problem, jakby on już nie występuje. Samochód jest bardziej spokojny w prowadzeniu, bardziej przewidywalny, nie zaskakuje tak w zakręcie tyłem. Można pojechać w długich takich wolnych zakrętach jak sztorą napędówką. W samochodzie jest jakby spokój, nie ma takiej właśnie tej narowości jak w starej R2. No nie wspomniałem jeszcze, że to jest samochód z turbem, nie? Więc jakby jest inna specyfika napędzania. Jeździ się troszkę na mniejszych obrotach, ale za to mamy dużo momentu obrotowego dostępnego na niskich obrotach, gdzie
sam doświadczyłeś starą 208 gdzieś na nawrotach, ciężko było odjechać, bo tej mocy było na niskich obrotach mało, więc a tutaj go mamy od razu, nawet tak naprawdę z drugiego biegu, więc no dla mnie super. Dla mnie po prostu, tak jak mówię, ja bym z tego samochodu nie wychodził. Wiem, że jeszcze jest dużo jakby, dużo jeszcze jakby czasu, znaczy może dużo, no na pewno potrzebujemy takich solidnych testów, żeby ten samochód jeszcze odpowiednio ustawić i wykorzystać jakby możliwości, bo mamy tam trzy rodzaje sprężyn, stabilizatorów i tak dalej, jeszcze kliki, wysokości i tak dalej, więc dużo jakby rzeczy jeszcze musimy wykonać, ale już w tej jakby opcjonalnych setupie jest auto, można nim bardzo szybko się poruszać, więc myślę, że jak go jeszcze tak napieścimy, to będzie jeszcze szybsze. Okej, okay, Kamil, na koniec chciałem się Ciebie zapytać o to, żebyś przybliżył wszystkim, skąd twoja pasja do rajdów, skąd w ogóle wziąłeś się w tym sporcie, kiedy zaczynałeś, bo jest to dla mnie, nawet jako twojego kolegi z odcinków, jest to kompletnie nieznana historia. Myślę, że wielu kibiców też ten temat interesuje. A więc moja miłość do rajdów i do tej pasji zrodziła się jakby z miejscowości, w której mieszkam. Mieszkam w okolicach Ustronia, Cieszyna. Tutaj się odbywały rajdy takie jak, i odbywają się dalej, jak Rajd Wisły, Cieszyńska Barbórka. Teraz jeszcze doszedł Rajd Śląska, ale za czasów mojego dzieciństwa jakby to głównie był Rajd Wisły i Cieszyńska Barbórka. Jako dziecko sobie patrzyłem za taśmy i po prostu przyglądałem się. Więc jakby od dziecka jakby zawsze byłem związany z i wszystko mnie interesowało do dzisiaj, co ma spaliny, co jest na paliwo i co ma silnik. Zaczynam od małej motorynki, którą gdzieś tam czasem w lesie... Kultowej motorynki. Ja myślę, tak, że młodsi widzowie mogą nawet nie wiedzieć, jak taka motorynka wygląda, a tak. Trzeba powiedzieć, że to w latach 80. to było marzenie, żeby mieć motorynkę właśnie, prawda? Tak, ostatnio nawet wspominałem z chłopakami na rajdzie właśnie na tarmaku, żeśmy sobie tam coś opowiadali i wspominałem, jak mknąłem jako tam, nie wiem ile mogłem mieć, ale z 10, 12 lat i się bałem, bo było ciemno i mknąłem przez las i bałem się, żeby nie zgasło. I jak tylko pomyślałem, że zgasło, to właśnie coś zaczęło się dziać. Więc to były super czasy. Ważne było tylko, żeby było paliwo w tej motorynce i żeby się nie psuła. Nie? Ale jak się zepsuła, to człowiek oczywiście musiał sobie radzić i gdzieś tam próbować to naprawić. Ale powracając jeszcze jakby do rajdów, no, ja dość późno zacząłem w sumie, bo tak naprawdę coś 2014-15 kupiłem pierwszą rajdówkę i to było Renault Clio. A stąd jakby wynika to, że no, nie miałem nigdy wcześniej na to budżetu i jakby mimo, że kochałem ten motorsport i widziałem, jak koledzy gdzieś tam kupują rajdowe maluchy i upalają, to zawsze oczywiście na tyle, ile mogłem i czym miałem, to gdzieś tam też sobie coś upalałem, ale w sensie jeździłem samochodem, nie myląc z paleniem. Aczkolwiek jakby no, postawiłem priorytety trochę inaczej. No, studia, później firma i dopiero jakby później rodzina, a później jak zarobiłem jakieś pierwsze takie pieniądze, na które pozwoliły mi w sumie środki, żeby kupić samochód, no to jakby to uczyniłem. I to był, tak jeszcze dodam, pierwszy samochód oczywiście był z zamysłem, żeby startować tylko i wyłącznie w amatorskich rajdach. No a skończyło się jak, a czy nie skończyło się, ale wylądowałem tam, gdzie wylądowałem. Super, słuchaj, czyli widzicie, marzenia trzeba spełniać, czasem one przychodzą nie w tym najmłodszym wieku, ale gdzieś tam w późniejszym. Natomiast najważniejsze jest to, że mogło się spełnić, że możesz się spełniać nadal. Jeszcze raz bardzo dziękuję za spotkanie. Życzę Ci spełnienia marzeń tych rajdowych w tym sezonie, żebyś zakończył w końcu swojego pecha i żebyś pokazał, na co stać Kamila Bolka, bo wiem, że prędkość jest. Jedyne, czego potrzeba, to pewnie trochę szczęścia i mniej pecha. Dziękuję. Dziękuję bardzo za takie spostrzeżenie i dziękuję jeszcze raz za zaproszenie. A wy stawiajcie sobie cele, bo to jest bardzo ważne. Trzeba je stawiać, żeby do nich dążyć. Dokładnie. Niech to będzie puenta naszego dzisiejszego spotkania. Dzięki. Na razie.